Przyjeżdżaliście tutaj na pewno z wielkimi nadziejami, chcieliście się postawić Leszczynianom i to było widać na parkiecie, że podeszliście z wielkim serduchem, z wielkim zaangażowaniem. Niestety nie udało się odnieść zwycięstwa, no ale na pewno warunki, które postawiliście, były dosyć trudne. No na pewno chcieliśmy dać w tym meczu z siebie wszystko, chcieliśmy powalczyć o punkty, piersi urwać te punkty gospodarzom. No mecz bardzo trudny, trzeba przyznać, gospodarze grają bardzo dobrą piłkę, od tamtego roku się wzmocnili i to widać. Niektóre sytuacje bolą, szczególnie ja dzisiaj zawiodłem, bardzo dużo sytuacji miałem sam na sam z bramkarzem. Myślę, że to jest powód, dla którego nie wywozimy żadnego punktu. Dlatego trzeba się klepnąć serducho i samemu powiedzieć, no ale widzimy jak jest. Jedna tylko uwaga może do całego meczu. Nie muszą po prostu sędziowie, nie wiem jakie tu są kontakty, ale nie muszą pomagać w niektórych sytuacjach, bo skoro gwizdże tutaj i mówi, że korzyść przy sytuacji na pustą bramkę, gościu nie strzela i cofa korzyść w jedną stronę, to tam w drugą stronę musi zrobić to samo. Wynik sprawiedliwy, myślę, no wygrał zespół po prostu zasłużenie lepszy, ale przy takich sytuacjach niepotrzebne kontrowersje. Z tego co słyszałem, że waszego bramkarza nie spotykacie się na treningach, nie trenujecie. To było wasze pierwsze wyjście w takim właśnie zestawieniu. No nie, powiem szczerze, my w ogóle nie trenujemy na hali, jesteśmy zawodnikami z trawy. Każdy skończył bądź kończy sezon. Ja obecnie jeszcze plus paru kolegów mamy jeszcze dwie kolejki akurat w Niemczech, także no, na pewno ciężej nam się przestawić. Ale przychodzimy, spotykamy się razem, staramy się coś zrobić. Póki co jakieś tam punkty zdobyliśmy. Troszeczkę jesteśmy zawiedzeni dzisiaj, ale no, myślę, że dalej będzie tylko lepiej. Dziękuję. Z nami również gospodarze. Zacznę od trenera Dariusza Pieczyńskiego. Dariuszu, no, zwycięstwo na pewno cieszy, aczkolwiek, tak jak już wcześniej wspomniałem, było bardzo, ale to bardzo trudno. Tak, zgadza się oczywiście, że spodziewaliśmy się takiego meczu, bardzo takiego zażartego. Wiedzieliśmy, że tutaj Kostrzyn się postawi dość mocno, w szczególności wiedzieliśmy, że przygotowanie fizyczne zawodników z Kostrzyna będzie na wysokim poziomie i gdzieś tutaj próbowaliśmy się przeciwstawić temu. Początek meczu nie był najlepszy w naszym wykonaniu, trzeba otwarcie powiedzieć, było dużo niedokładności, prostych, niedokładnych zagrań. Na szczęście strzelona jedna bramka, potem druga troszkę uspokoiła mecz, mieliśmy tam komfort psychiczny, że mieliśmy tam tą przewagę dwubramkową. W drugiej połowie powiększyliśmy tą przewagę, mieliśmy wiele naprawdę jeszcze lepszych sytuacji niż te, które strzeliliśmy bramki tak naprawdę. Aż w tych sytuacjach za głowę się może było chwytać, jak my tego nie strzeliliśmy, będąc dwóch na bramkarza lub trzech na bramkarza, czasami tak. No ale tak czasami bywa, cieszą trzy punkty, na pewno gra w wielu aspektach do poprawy. Wiele momentów takich nie do końca zadowalających z mojej strony tutaj, ale no, te punkty są najważniejsze w tej chwili. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanko, przed nami teraz pauza, chwila przerwy, ale oczywiście cały czas trenujemy. Później eliminację halowego Pucharu Polski. Tam też, z tego co słyszałem, chcemy powalczyć, żeby awansować o ten szczebel wyżej. No i mecz pokazowy z mistrzem Polski. Jak tutaj zapatrujesz się na te kolejne wydarzenia? Tak, za dwa tygodnie Puchar Polski tutaj u nas w Lesznie. Będziemy się chcieli tutaj dobrze zaprezentować. Wiadomo, turniej rządzi się swoimi prawami. To się troszeczkę inaczej gra, tak jest przynajmniej minimum 2 lub 3 mecze nawet będą, tak. W związku z tym gdzieś te siły też trzeba inaczej rozłożyć. W tych meczach na pewno przewiduję, że będę chciał dać zawodnikom, tym, którzy mniej trochę grali, ogrania większego, bo oni też tego potrzebują, zasługują na to. Co nie mniejsza faktu, że będziemy chcieli powalczyć o to, żeby awansować do dalszego szczebla rozgrywek. Jeśli chodzi z kolei o mecz z Gattą, no myślę, że to taka wisienka na torcie, tak, dla całego Leszczyńskiego. Takie zwieńczenie roku. Zwieńczenie roku dla całego tutaj społeczeństwa leszczyńskiego. No fajnie, nie każdy może zagrać z mistrzem Polski w futsalu. W związku z tym zapraszam wszystkich, jeszcze teraz jak mamy sposobność rozmawiania o tym, na ten mecz w dniu 29 grudnia do tej hali. Myślę, że będzie fajne widowisko. Będziemy mogli zobaczyć, jak nasza drużyna wygląda na tle jednego z czołowych klubów w tej chwili ekstraklasy futsalowej w Polsce. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy. Z nami również bohater dzisiejszego meczu, Przemysław Czajka. Czy tak się w ogóle czujesz jako bohater, zdobywca trzech bramek? No i jakbyś ogólnie podsumował to dzisiejsze spotkanie? Bohater to chyba za dużo powiedziane, ale cieszy mnie zwycięstwo z takim przeciwnikiem jak właśnie Kostrzyn. Widzieliśmy, że jeszcze nie ograliśmy tego rywala zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Tym bardziej właśnie chcieliśmy dzisiaj pokazać na parkiecie swoją wyższość.
momentami naprawdę gra wyglądała fajnie. Tak jak trener powiedział, mam przyjemność tutaj grać z Darkiem w jednej czwórce i gdy siadamy razem jako zmiennicy, widać rzeczywiście te braki, nad którymi musimy popracować. Staramy się podpowiadać na parkiecie, staramy być monolit. I naprawdę wygląda to coraz lepiej. Takie mecze też muszą ciężkie być. Nikt przed każdym meczem się nie położy. Będzie chciał nas jako faworyta do awansu poskromić. No my staramy się na treningach ciężko pracować, co efektem jest, myślę, tutaj ta gra. Wygrana gra na parkiecie. Trzy bramki cieszą. Cieszę się, że mogłem w jakiś sposób tutaj pomóc drużynie, ale mówię, dla mnie dzisiaj dobro zespołu. Ciężka praca na treningach, są efekty i tutaj naprawdę jeszcze też wielkie brawa dla drużyny z Kostrzyna, która na pewno momentami, zwłaszcza tutaj Sebastian, no, wyróżniając się zawodnik numer jeden tutaj na tle swojej drużyny. Myślę, że naprawdę nie jednej drużynie jeszcze tutaj też punkty urwą. Gdzieś też w podświadomości była ta historia, że jeszcze z Kostrzynem nie wygraliście, gdzieś podchodziliście do tego starcia ze zdwojoną siłą? Tak, ja osobiście właśnie miałem tutaj za swój cel, brałem też tutaj dać z siebie więcej niż 100%, żeby tę złą pasę z drużyną z Kostrzyna przerwać. No, przerwaliśmy pasę tydzień temu z Poznaniem po ciężkim meczu. Czemu nie przerwać kolejny pas? No i takie właśnie przerywanie tych pas cieszą też w bólach, ale myślę, że raczej zasłużone zwycięstwo i oby do przodu i żeby było tak dalej. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Proszę bardzo. Panie trenerze, Pan jest razem z bratem motorem napędowym swojej drużyny. Bramce świetnie Łukasz Błaszczyk, no ale postawa choćby Przemysłowa dzisiaj pokazuje, że jest z kim oprócz Was grać o tę pierwszą ligę. Oczywiście, że tak. Tutaj przychodząc do drużyny z Leszna, nie miałem zamiaru, żebyśmy tylko tak naprawdę my byli tymi osobami, które mają gdzieś narzucać swoją grę. My mamy pomagać tej drużynie, mamy gdzieś podpowiadać w wielu aspektach gry i przez to, żeby każdy z tych chłopaków zrobił postęp, tak? Ten postęp tak naprawdę już jest widoczny, aczkolwiek to wymaga czasu, tak? Gra w futsal jest specyficzną grą, to jest całkiem coś innego niż gra na boisku. Tutaj wiele aspektów dochodzi takich poruszania się po parkiecie, tak? To jest bardzo istotne. Z dnia na dzień tego nie jesteśmy w stanie poprawić. To wymaga czasu, gier, tak? I potu na treningach, naprawdę, bo to tak mówię, łatwo nie przychodzi. Myślę, że po całym sezonie będziemy mogli wtedy dopiero coś powiedzieć więcej, praktycznie jak ten zespół wygląda po 20-20 paru grach, tak naprawdę również ze sparingami. Wtedy będziemy mogli sobie gdzieś usiąść i stwierdzić, tak, jak ten zespół wyglądał rok temu, a jak wygląda teraz. I pytanie do Przemysława Jankowskiego. Już wydaje się, że. Sebastiana Jankowskiego, wydaje się, że w końcu tutaj już łapaliście kontakt 2-4. Jeszcze można było coś ugrać. Pytanie moje takie, dlaczego nie decydowaliście się na ściągnięcie bramkarza prowadzenia lotnego? Nie, bo nie trenujemy tego i dlatego nie chcieliśmy się tutaj ośmieszyć. Wynik na pewno byłby wyższy, jeżeli byśmy się nadziali na kolejne kontry. Próbowaliśmy grać to, co próbowaliśmy. No mówię, jedna sytuacja przy wyniku 4-2, gdzie powinien być rzut wolny akurat bardzo blisko bramki. Moim zdaniem sytuacja na 4-3, duża szansa, no ale stało się inaczej. Musimy z tym wracać do domu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze, już kończąc o pytanie, zawsze pytam o te gości, jak się podobało właśnie cała otoczka. No, myślę, że jest okej, warunki są okej, hala nam odpowiada, wszystko jest okej, ale mówię, no brakuje nam takiego zgrania i troszeczkę tego, że nie trenujemy razem, spotykamy się, robimy to w wolnym czasie, no i poświęcamy to, co możemy.